W imieniu maturzystów powitać na dzisiejszym balu dyrekcję, szanowne grono pedagogiczne, pracowników szkoły, zaproszonych gości, rodziców i was, koleżanki i koledzy. Na tę noc czekaliśmy długo i wytrwale. Z nadzieją patrzyliśmy w przyszłość i oto nadszedł nasz bal studniówkowy. Mamy nadzieję, że będzie on niezwykły, bo uświadamia nam, że już wkrótce przekroczymy symboliczny próg dorosłości. Dzisiejszy wieczór jest także wyjątkowy, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że już wkrótce, za 100 dni, staniemy przed najważniejszym w naszym życiu egzaminem. Studniówka skłania nas do refleksji nad czasem, który upływa nieubłaganie. Pragniemy także odnaleźć tam swoje właściwe miejsce w życiu. Niebywałość tego wieczoru sprawia, że wszyscy czujemy się wzruszeni. Każdy z nas pamięta ten moment, w którym po raz pierwszy przekraczaliśmy progi szkolne naszego liceum. Szybko minęły wspólne 4 lata. Przeżywaliśmy tutaj wzloty i upadki, swoją młodość, pierwsze miłości. Na pewno będziemy wspominać najweselsze i najtrudniejsze zajęcia w szkole. Puste zeszyty, czasami puste głowy. Jedynki te niechciane i te nieuniknione. Piątki i szóstki, te zapracowane i te z przypadku. Szanowna pani dyrektor, szanowny panie dyrektorze, dziękujemy, że mimo licznych obowiązków zawsze mogliśmy liczyć na rozmowę i zrozumienie. Dziękujemy za atmosferę, w której mogliśmy nie tylko zdobywać wiedzę, ale i przyjaciół. Dziękujemy panu za to, że właśnie ucząc się w tej szkole mogliśmy tak wiele podróżować, poznawać świat, odkrywać Europę, zawierać oryginalne znajomości. Pragniemy również złożyć ukłon w stronę naszych wychowawców. Pani profesor Edycie Budnik, Dorocie Budzińskiej oraz Joannie Krawek, które nigdy nie traciły sił, by przemawiać nam do rozsądku. Rozsądku, który w młodzieńczym życiu gdzieś ginie. Przyznajemy, byliśmy jednością niesforną. Dlatego tak mocno chcemy przeprosić za popełnione błędy i podziękować za wyrozumiałość. Pragniemy podziękować dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za wyrozumiałość, cierpliwość, za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazywaliśmy. To dzięki wam poznawaliśmy tajemnice, zmienialiśmy swe poglądy i zapatrywanie na otaczający nas świat. Dojrzewaliśmy. Od najważniejszego tegorocznego egzaminu dzieli nas 113 dni. Minęło także 1244 dni od tej chwili, kiedy nieco przerażeni i zestresowani trafiliście na rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021. Prawda? Nie mylisz? Tak. Za wami 4 lata edukacji w Dąbrowskim Ogólniaku. 4 lata, w trakcie których uczyliście się, wychowywaliście, dojrzewaliście, nawiązywaliście znajomości, wchodziliście w emocjonalne relacje i budowaliście własną osobowość w dowolnej kolejności. Jak bardzo zmieniliście się przez te 4 lata. Myślę, że jesteście gotowi na to, o czym mówiliście, na wielki egzamin maturalny. Cieszę się jednak, że przypadnie on za ponad 100 dni, ponieważ to całkiem sporo czasu na uporządkowanie wiedzy i przygotowanie się do tego właśnie egzaminu najważniejszego w waszym młodym życiu. Ale także dzisiaj zdajecie ważny sprawdzian. Sprawdzian dojrzałości, odpowiedzialności zarówno za siebie, jak i studniówkowego partnera czy partnerkę. Na 65 uczniów klas czwartych bawi się dzisiaj 48 maturzystów. Łącznie jest dzisiaj na tej pięknej sali około 100 uczestników dzisiejszej uroczystości. Uczniów, rodziców i nauczycieli. Wśród nich nie zabraknie tych uczniów, którzy dużą cegiełkę siebie pozostawili w dąbrowskiej szkole. Nie mówię, że już odchodzicie, ale za chwilę stanie się to faktem.
Jedni tworzyli szkolne social media, inni szkolny mural, a jeszcze inni wygrywali zawody, konkursy i olimpiady lub kręcili filmy na międzynarodowych wyprawach, bądź oddawali się aktywności w ramach klasy wojskowej. Warto pamiętać także o tych, dla których dzisiejszy dzień jest bardzo wyjątkowy. Nie zapomnijcie w dniu dzisiejszym o waszych rodzicach, którzy w dzisiejszą noc trzymają za was kciuki, aby wasz bal, dla większości taki poważny, pierwszy w życiu, był udany i zakończył się tak, jak się zaczyna. Czyli radośnie i w atmosferze pełnej świadomości tego, jak piękne są wasze partnerki i jak wspaniali są wasi partnerzy.
Dopingujemy, dopingujemy, kochani! Absolutnie bez